Cześć! Samsunga Galaxy S10 możemy spotkać w kilku wersjach. Kolejno są to S10e, S10 i S10 Plus. Dziś omówimy sobie dwa pierwsze modele, czyli S10e i S10. Oba telefony miały premierę w 2019 roku i oba w 2021 doczekają się Androida 12. Wspominam o tym na początku, bo pokazuje to, że mimo iż, nie oszukujmy się, Samsung Galaxy S10e jest najsłabszym ogniwem całej tej rodziny, to Samsung traktuje go na równi jak jego starszych braci i będzie tak samo długo wspierany. Wraz z Androidem 12 zadebiutuje nowa nakładka One UI w wersji 4.0, co również powinno mocno odświeżyć oba te urządzenia. Egzemplarze, które dzisiaj porównujemy, pracują w oparciu o najnowszy dostępny soft, czyli Android 11 z nakładką One UI 3.1. Zaczynając od kwestii wizualnych i gabarytowych. Samsung Galaxy S10e ma przekątną 5,8 cala, natomiast S10 jest większa o 0,3 cala. Oczywiście odbiło się to na gabarytach urządzenia, przez co S10e sprawia wrażenie urządzenia bardziej kompaktowego. Zarówno w S10, jak i w wersji E na przodzie i z tyłu urządzenia znajdziemy szkło, a oba telefony posiadają takie samo rozmieszczenie portów i przycisków. Zatrzymując się na przyciskach, delikatną różnicę widać przy power buttonie. W S10e, z racji umieszczenia na nim czytnika linii papilarnych, przycisk ten jest mniej wyczuwalny. Za to zyskał on dodatkowe funkcje, dzięki którym poprzez gesty, przesunięcie palcem w górę i w dół, możemy sterować belką powiadomień. Fajny bajer. W S10 przycisk ten poza wybudzaniem dodatkowych funkcji nie posiada, a czytnik linii papilarnych umieszczony jest w ekranie. Oba czytniki działają bardzo dobrze. Nie są demonami prędkości i generalnie konkurencja robi to lepiej, ale porównując je bezpośrednio, ciężko odczuć różnicę. Poza tym, w obu telefonach na lewej krawędzi znajdziemy przycisk sterowania głośnością oraz przycisk Bixby, który w końcu można przypisać pod inną aplikację. Na górze tacka na dwie karty SIM lub na kartę SIM i kartę microSD, a od spodu dostępny jest jack 3,5 mm, port USB typu C oraz głośnik. Przechodząc do aparatów, na pierwszy rzut oka widać, że standardowa wersja ma o jeden obiektyw więcej. Dokładniej mówiąc, jest to teleobiektyw, także w S10e przybliżenie podczas fotografowania mamy nieco mniejsze. Dobra wiadomość to obiektyw szerokokątny w obu modelach, który używany jest zdecydowanie częściej od teleobiektywu. Oba aparaty są bardzo dobre i poza obiektywem ich funkcjonalność jest identyczna. Zarówno w jednym, jak i w drugim telefonie dostępne są tryby pro, panoramy, nocne, zwolnione tempo i tym podobne. O rozmiarach ekranu już wspominałem, niemniej jednak warto zaznaczyć, że zarówno ten mniejszy, jak i większy ekran to OLED, który w swojej klasie gwarantuje perfekcyjne doznania. Wszystkie S10 wspierają HDR10+, a różnice między ekranami to rozdzielczość i S10e wypada tutaj trochę gorzej. Mamy w niej do dyspozycji Full HD+, gdzie w S10 możemy ustawić rozdzielczość WQHD+. Dodatkowo ekran w S10e nie jest zakrzywiony, co w moim odczuciu wpływa wyłącznie na prestiż i tutaj duży plus dla S10 za to. S10e bez zakrzywionego ekranu wygląda nieco biedniej, natomiast wpływa to na komfort pracy, ponieważ nie ma możliwości omyłkowego naciśnięcia krawędzi ekranu podczas trzymania telefonu w dłoni. Mimo braku zakrzywionych krawędzi, telefon został wyposażony w boczny pasek skrótów, który można swoją drogą bardzo ciekawie spersonalizować. Poza skrótami do aplikacji możemy dodać sobie wiadomości odręczne, skróty do ulubionych kontaktów, inteligentny wybór do tworzenia zrzutu ekranu, skróty różnych, często wykonywanych czynności na telefonie, np. dodaj alarm, informacje o pogodzie, czy kilka fajnych narzędzi jak kompas, poziomica, linijka, przypomnienia, czy schowek, w którym znajdziemy ostatnio kopiowane elementy. Wszystko wygląda bardzo ciekawie, niemniej jednak jest to funkcjonalność, do której musimy się przyzwyczaić, zanim zaczniemy z niej korzystać na co dzień. Okej, wracając do ekranu. Mniejszy ekran ma na pewno pozytywny wpływ na jedną kwestię, mianowicie na baterię. Dzięki mniejszej rozdzielczości i mniejszej pojemności baterii S10e wytrzyma nam na jednym ładowaniu jeden dzień. No okej, nie jest to wynik imponujący, ale no przyzwyczailiśmy się już do tego, że telefon musimy codziennie naładować. Dodatkowo w obu modelach możemy to zrobić bezprzewodowo z wykorzystaniem ładowarki indukcyjnej. Do porównania wydajności obu urządzeń wykorzystałem AnTuTu Benchmark. Po testach czas na wyniki. Test został przeprowadzony trzykrotnie,
a tabela z wynikami właśnie prezentuje Wam się na ekranach. No i cóż, delikatna różnica pomiędzy tymi telefonami jest zauważalna. Procentowo S10 wypada o 5% lepiej i nie ma się co dziwić, bo w testowanych egzemplarzach pamięć RAM obu urządzeń nie jest taka sama. Galaxy S10 posiada 8 GB RAM-u, gdzie jego mniejszy brat o 2 GB mniej. W obu modelach zastosowano te same procesory oraz układ graficzny. Różnica ta może wynikać właśnie z pamięci RAM. Analizując wynik średniopółkowych modeli z 2021 roku na przykładzie Samsunga A52, wynik S10 i S10e jest znacząco lepszy. Mówimy tutaj o różnicach rzędu od 48% do nawet 55%. Wynika to z faktu, że model ten w rankingu AnTuTu uzyskał wynik na poziomie 337 tysięcy. Jego odświeżona wersja A52s 5G plasuje się na równi z S10 i S10e. Wynik w rankingu to prawie 500 tysięcy punktów. Trzeba jednak zaznaczyć, że koszt nowego A52s 5G to około 1700-1800 zł, co w przypadku obu używanych S10 wiąże się z dopłatą kilkuset złotych. Podsumowując, Samsung Galaxy S10 i S10e to telefony z najwyższej półki. Oba wykonano ze szkła zamkniętego w aluminiowej konstrukcji, co od razu wskazuje nam na to, że jest to telefon klasy premium. Brak zakrzywionego ekranu i nieco szersze ramki w S10e mogą trochę trącić myszką i S10 pod tym względem wypada lepiej, niemniej jednak możemy doszukiwać się plusów w płaskim ekranie. Podobnie jest w przypadku czytnika linii papilarnych, który w S10 ukryty jest pod ekranem, co od razu daje nam wrażenie obcowania z nowszą technologią. Finalnie ich funkcje są takie same. Wydajnościowo, jeżeli chodzi o bardziej wymagające gry czy dużą ilość otwartych aplikacji naraz, polecałbym S10, chociaż S10e nie wypada dużo gorzej. Jeżeli będziemy wierzyć liczbom i to na nich będziemy opierać nasz osąd, warto pamiętać o tym, że S10 jest o 5% wydajniejsza. Taka różnica w tym aspekcie to naprawdę niewiele. Jeżeli chodzi o system, to w obu wersjach jest tak samo i w obu mamy zapewnionego Androida 12. Który wybrać? To zależy. Jak dla mnie największą różnicą w tych telefonach jest rozmiar. Ja osobiście wolę urządzenia bardziej kompaktowe, więc zastanowiłbym się, czy warto dopłacić do S10. Obecnie na rynku telefonów powystawowych czy używanych S10e kosztuje około 1300 zł, natomiast S10 kosztuje około 1500. Czy te różnice są warte tych 200 zł? Z takim pytaniem Was zostawiam. A Wy, który model byście wybrali? Napiszcie proszę w komentarzu, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku. Trzymajcie się, cześć!